tablicy środkowej w 2014 roku. Za chwilę to porozumienie podpisał prezydent miasta Krakowa, Jacek Majchrowski i prezes Polskiego Związku Gminy Środkowej, pan Mirosław Przeszczewski. Pewnego czasu Kraków promuje się także jako miasto sportu. Wiele imprez, które tutaj są urządzane, wymienić można chociażby Krakowia Maraton czy Tour de Pologne, weszły do kalendarza imprez nie tylko europejskich, ale i szerzej. Jesteśmy miastem, które dba o sport, które buduje infrastrukturę sportową, nie tylko stadiony dla klubów zawodowych, ale także i boiska, orliki i nie tylko infrastrukturę do piłki nożnej. Chcieliśmy ten wachlarz propozycji rozszerzyć. Hala sportowo-widowiskowa, która będzie oddana w 2013 roku w końcu, pozwala nam na to, aby uczynić to w sposób taki bardzo wyraźny. Hala jest zbudowana w ten sposób, iż posiada, może przekręcę coś, ale chyba z tego co pamiętam, na 16 olimpijskich różnego typu imprez certyfikaty. Możemy tam odbywać w stosunku do 16 dyscyplin wszystkie działania, wszystkie mecze, wszystkie zawody, które są potrzebne od najprostszych do najbardziej wysokiego szczebla. Między innymi jedną z takich dziedzin sportu jest siatkówka. W 2014 chcemy, aby Kraków był jednym z 6 miast w Polsce, w których te mistrzostwa się odbywają. Będzie to promocja nie tylko Krakowa, ale także hali, która dopiero jakby wchodzić będzie w obieg, generalnie w obieg światowy tego typu hal. Bardzo chciałem podziękować wszystkim Państwu, przede wszystkim Polskiemu Związku Piłki Siatkowej i panu prezesowi za to, że było to możliwe, że wyrazili zgodę na to, abyśmy podpisali na razie takie porozumienie wstępne, list intencyjny, mimo że jeszcze tej hali fizycznie nie ma, ale mamy nadzieję, że będzie. Ja strasznie się cieszę, że mogę być w Krakowie, że możemy to porozumienie podpisywać. Kraków jest takim miejscem dla wszystkich nas, a szczególnie dla mnie, to już wspomniałem, pan prezydent, no, swoich jakby prywatnych rzeczy związanych z Krakowem i strasznie się cieszę i myślę, że to, że mistrzostwa świata mogą być w Krakowie, będzie niesamowitą sprawę dla nas i myślę dla Krakowa, także pomoże nam w promowaniu Polski całej i wszystkich miast i siatkówki na świecie. Myśmy myśleli o Krakowie dużo wcześniej, nawet jeśli nie mieliśmy podpisanego porozumienia, to żeśmy tą współpracę już rozpoczęli i Kraków w zeszłym roku był promowany jako potencjalny organizator, bo tak chcieliśmy, żeby w Krakowie się ta impreza odbyła. A teraz wiedząc, widząc już bliżej, jak ta hala ma wyglądać, jak ta hala ma być, myślę, wydaje, że to będzie jedna z najpiękniejszych hal w Europie w tej chwili, jak nie na świecie. Także ja się bardzo cieszę, że to nam myślę, że pomoże bardzo w promocji siatkówki i też dla środowiska siatkarskiego w Krakowie da pewien ruch do przodu. Ja się bardzo cieszę z tego powodu i myślę, że Mistrzostwa Świata w Krakowie w roku 2014, a także i w Polsce będą wielką, wielką imprezą, a czasami nawet tak myślę troszeczkę, może nawet przebijemy Euro 2012 wynikiem przede wszystkim. Dziękuję bardzo.
tej chwili podpisaliśmy umowę i to jest taki symbol troszeczkę z naszej strony, ze strony Polskiego Związku, że bardzo chciałem Panie Prezydencie przekazać na Pana ręce i jak gdyby przyjąć Kraków do rodziny siatkarskiej. To jest symbol tego, co ostatnio ta siatkówka zdobyła. To są wszystkie medale, jakie zdobyliśmy na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Jest ich 7, to są specjalnie, można powiedzieć, że Kraków jest właśnie siatkarski. Że w Krakowie nie będzie Polaków, będą w Łodzi, a finały w Katowicach. Jest to pewne? Jak to wygląda? Na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że rozpoczniemy z polską drużyną we Wrocławiu. Następnie będziemy grali w Łodzi i w Katowicach. Rzeczywiście, jeżeli będziemy grali finały, to wtedy będą grali, bo finały są w Katowicach, to wtedy Polska zagra w tych ostatnich meczach w Katowicach. No niestety nie da rady tak w tym systemie zrobić, że można było wszystkie miasta, że tak powiem, usatysfakcjonować, ale myślę, zdaje, że jeszcze przed Mistrzostwami Świata na pewno zagramy ważny mecz reprezentacyjny typu Liga Światowa czy podobnego typu mecz na tej nowej hali, żeby ją, że tak powiem, wypróbować. Czy tutaj zobaczymy, a co zadecydowało o tym, że będą grać pierwszą grupę, rozumiem, we Wrocławiu, drugą w Łodzi? To były wcześniejsze ustalenia, porozumienia z tymi miastami? Tak, porozumienia, oczywiście te względy finansowe w jakiś sposób, no i musieliśmy już też bazować, no jak zaczynaliśmy rozmowy, to Kraków jeszcze był daleko, że tak powiem, przy organizacji budowie hali. No teraz jest bliżej. Teraz to bym się może i zastanawiał, czy nie powinno się w Krakowie rozpocząć, bo hala jest fantastyczna z tego, co zdążyliśmy zauważyć w tej chwili. Ale były porozumienia, już tam było po prostu, to jest zagwarantowane. Te miasta tak, oczywiście. W tych umowach. Dużo większe kwoty, tak. Dużo większe kwoty. Żeby mieli Polaków. Tak. A finał jest zaplanowany w Katowicach, w Katowicach tak, spot. Tak. Co też zadecydowały finanse, czy... Tak, też. No też i to, że Katowice już są jak gdyby uznanym takim od wielu lat, prawda, miejscem, gdzie gramy i szczęśliwym jest spodek, tak żeby się tamte złote medale warto by wygrać. Że tutaj no, będzie też ciekawe, bo to będzie na pewno 5 meczów bardzo ciekawych. A w następnych fazach też Kraków jest brany pod uwagę? Dokąd jest brany pod uwagę? Jest tylko w tej fazie pierwszej, tak. A czy Związek ma plan awaryjny w razie niewybudowania hali, czy na razie nie bierzecie tego pod uwagę? Nie bierzemy tego pod uwagę, wydaje się, że tempo jest prac bardzo dobre, ale oczywiście hale w Polsce są i nie ma problemu, jak taka sytuacja będzie, żeby gdzieś zagrać 10. Za co miasta płacą? Czy tylko za tą promocję, czy za to, że... Przede wszystkim za promocję, to jest taka sprawa. I druga rzecz, to my jako związek musimy podjąć całe koszty organizacyjne. My mamy koszty pobytu drużyn, także my te pieniądze głównie zostawimy w Krakowie, bo tu będą zapłacone za hotele, za pobyty drużyn i tak dalej. Także tutaj nie widzę, jak gdyby to są główne z naszej strony koszty organizacyjne i pobytu drużyn tutaj. A są występami Polaków, a jak możemy liczyć, jeżeli chodzi o kibiców z innych państw? No właśnie, to jest moja rola taka, żebyśmy ściągnęli do Polski dużo kibiców, a Kraków nam w tym pomoże, bo jest znakomite miasto do promowania, do użycia go w promocji Polski i ja bym chciał to razem połączyć bardzo mocno. Dotychczas jeżdżą kibice na takie właśnie imprezy, z jakich państw najczęściej jeżdżą? Najczęściej jeżdżą Brazylijczycy, Serbowie, Rosjanie, Polacy głównie, Włosi. To są główne państwa, które jeżdżą. Czy jeszcze jakieś dodatkowe zobowiązania oprócz tej wpłaty?